Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj jest czwartek, mamy 12 grudnia. Pogoda w Szwajcarii nie dopisuje, bo nadal jest całkiem dużo śniegu. Dlatego ja dzisiaj postanowiłam nakręcić dla Was mój ulubiony filmik na YouTubie, czyli haul. Dodatkowo jest to haul przedświąteczny, składający się z takich, jak widzicie, dekoracji świątecznych, więc myślę, że przypadnie Wam on do gustu. Przede wszystkim chciałam Wam pokazać te rzeczy, które faktycznie teraz kupiłam. Jeszcze nie mam w domu nawet choinki, nie kupuję żadnych figurek, jakichś takich typowych ozdób, jakichś czerwonych dzwoneczków i takich śnieżynek, bo po prostu jakoś w tym roku zupełnie nie mam na to ochoty. Za to napadła mnie mania jakichś takich lampek, świeczek i wszystkiego, co się świeci. Zupełnie nie wiem dlaczego, ale po prostu bardzo mi się to podoba. Oglądam sobie różne dekoracje, wpisuję sobie jakieś takie przykłady, dekoracje świąteczne w Google i bardzo, bardzo podoba mi się wszystko, co białe i wszystko, co świecące, więc w tym roku trochę z tym poszalałam i może nawet przesadziłam, ale musicie to samo ocenić. Na początek pokazuję Wam takie słodkie misie, które kupiłam, dwa. One staną, mam nadzieję, pod białą choinką w tym roku, no i pewnie w każdym następnym roku. Są takie średniej wielkości, są z jakiegoś sztucznego, plastikowego materiału. Może pokażę to trochę bliżej. No i mają w środku lampki. Pewnie u Was też coś takiego jest, bo to jest jakiś chiński wyrób kupiony w supermarkecie za kilkanaście franków, więc żaden szał. Natomiast wygląda bardzo, bardzo słodko i uroczo. Dodatkowo ma jeszcze te kokardki. Poza tym kupiłam sobie to już kilka tygodni temu, ale jeszcze mam w domu pudełko. Chyba nawet zostawię, bo przy przeprowadzce to może być bardzo funkcjonalne. Mam jeszcze takie świeczki, które pewnie też w Polsce są, bo ja je widziałam wszędzie na eBayu i w ogóle wszędzie są reklamy tych świeczek. One są bardzo, bardzo fajne. W tym roku je ktoś je wypuścił na rynek, a są sprzedawane we wszystkich możliwych kolorach i rodzajach, bo widziałam przeróżne. Nawet bardzo fajne są w Chibo, jeszcze można je kupić online. Ja kupiłam swoje też w zwykłym takim markecie. Były dość tanie, składają się z trzech sztuk i bardzo fajnie świecą. One świecą jak takie prawdziwe świeczki po włączeniu. One już nawet miały w środku baterię, co też jest bardzo dużym plusem. I one, do nich jest też pilot, ale one mają przeróżne rodzaje świecenia. To są chyba trzy rodzaje. Ja sobie wybrałam taki, który miga, tak jak prawdziwa świeczka, kiedy się poruszy, kiedy jest troszeczkę powietrza, wiatru w domu. No to świeczka tak delikatnie, ten płomień się rusza i w tej świeczce elektronicznej też tak działa. Ja tutaj mam akurat jedną, no ale trzy wyglądają bardzo fajnie w pokoju postawione wieczorem. Moje łóżko w sypialni już widziałyście na którymś filmiku, no więc bardzo długo to trwało, żebym je przygotowała. Zaplatałam tam to wszystko na ten metal chyba z 15 minut i naprawdę nie przesadzam. Bardzo się denerwowałam, bo chciałam to zrobić równo, no i wyszło jak wyszło, ale mi się efekt bardzo, bardzo podoba. Tylko jest teraz strasznie jasno, kiedy chcę to zapalić, więc tak naprawdę zapalam to tylko wieczorem i tylko na trochę, bo spać przy tym nie można, a przy czymś takim jak najbardziej, bo ja lubię bardzo spać przy światełkach. Wychodzi to różnie, najczęściej i tak mam zgaszone światło w sypialni, no ale gdybym mogła wybrać jakąś alternatywę, to na pewno byłaby właśnie to taka lampka. Coś bardzo pośredniego, nie jest za ciemno i nie jest też za jasno. Poza tym, no, to co było furorem wśród moich najbliższych koleżanek YouTube'owych, czyli... Nie chcę tego teraz włączać, bo to by mnie chyba poraziło całkowicie. Natomiast to też stanie pod moją tegoroczną choinką, mam taką nadzieję. I bardzo, bardzo mi się podoba, wiecie co, ja zawsze marzyłam właśnie o czymś w tym stylu, no i w tym roku udało mi się zrealizować to marzenie. Bardzo mi się podoba, bardzo, bardzo się świeci. Próbowałam przy tym też nakręcić Wam wczorajszy outfit of the night, no i nie udało się, bo to po prostu poraziło moje kozaki i kolory się pozmieniały, więc świeci bardzo. Ja nie wiem, czy te wszystkie rzeczy, które są tutaj sprodukowane, te świecące, przedświąteczne, to po prostu tak dają po oczach, że producenci troszeczkę z nimi przesadzają, no ale to jest moja opinia. Za to czymś bardziej nastrojowym są następne światełka. Te światełka też już kupiłam z 2 tygodnie temu. Trochę je sobie stuningowałam, no bo to są takie sztuczne gałązki, które chciałam sobie włożyć do wazonu. I one co prawda, jak widać tutaj, mają mało tych światełek, co jest bardzo dobre, bo one tworzą tylko taki klimat i miały być tylko trochę urokliwe. Natomiast no, są nierównomiernie pokryte tymi lampkami. Lampki znajdują się tylko tutaj. Ja o tym nie wiedziałam, kiedy je kupowałam, więc to uważam za mały defekt, ale nie byłabym w stanie i tak tego zmienić. Jedyne, co byłam w stanie zmienić, to kolor, bo popsikałam to wszystko jeszcze, mam nadzieję, że to widać, popsikałam to jeszcze takim srebrnym sprayem i przekonałam się wtedy, że spraye, które można tutaj kupić w zwykłych hipermarketach,
są bardzo kiepskiej jakości. Ja pamiętam, że jak w Polsce kupowałam spray przed świętami, zawsze sobie też tam coś jeszcze w domu dekorowałam i trochę poprawiałam, to ten spray po prostu raz, że był bardzo świerdzący. Te spraye tutaj w Szwajcarii w ogóle nie pachną, są chyba bardziej ekologiczne i to jest dobre oczywiście, ale mają ten defekt, że są bardzo słabe. Te drobinki są po prostu ledwo widoczne. Ja to przyskałam 2 albo 3 razy i naprawdę prawie tego nie widać. Nie wiem, czy wy w kamerze coś zobaczycie, pewnie nie. I to też, to, że tego nie widzicie, świadczy o tym, że te spraye są bardzo kiepskie, więc zazdroszczę wam tego, że macie dostęp do takiego zwykłego sprayu w Tesco za 10 zł, że jak sobie popsikacie, to to się staje po prostu metalicznie srebrne czy złote. Tak jak są te różne tutoriale na amerykańskich kanałach, jak sobie przerobić, nie wiem, na przykład szpilki na inny kolor. Więc to tyle. I jeszcze ostatnia rzecz, którą widziałyście bardzo podobną na moim filmie z sypialni, to są takie węże świetlne. Ja kupiłam akurat 2, bo była wyprzedaż i one były przecenione o połowę ceny, więc się opłacało. I one są bardzo, bardzo fajne. Ja nie wiem, czy to ujdzie, żebym położyła to na choince, tak naprawdę odkręciła, bo może się okazać, że on będzie trochę za ciężki. No, dopiero się przekonam, jak dotrze do mnie choinka. Natomiast w ogóle tutaj, i wydaje mi się, że też w Niemczech widziałam, nie wiem, czy we Francji, no w jakichś takich, wiem, że też w Anglii, bo na kanałach angielskich dziewczyn też tak jest, te wszystkie domy na w zachodniej Europie, powiedzmy sobie, są bardzo, bardzo przystrojone świątecznie na zewnątrz i właśnie do tego służą też takie świetlne węże, które tutaj ludzie też mają wszędzie powywieszane i na domach, i bardzo dużo na balkonach, na tarasach, na zewnątrz. U nas w Polsce ta moda dopiero wchodzi, no i myślę, że mamy jeszcze dużo przed sobą, bo to jest bardzo, bardzo fajne, tak samo jak te różne takie stawiane rzeźby świetlne. Ja naprawdę, gdybym miała ogród, to bym się mogła tym po prostu cała porozstawiać i wszędzie by się wszystko świeciło, ale do przesady, bo nie każdemu się to podoba. Mi się to podoba, mam nadzieję, że wam podoba się mój dzisiejszy haul. To taki krótki filmik, no bo wiecie co, trochę poleciałam z tym wyzwaniem Vlogmas, bo już nie wiem, co mam wam kręcić. Chyba po prostu teraz już do całych świąt polecę z samymi outfitami i nie liczcie na żaden mówiony filmik, bo jak nie gardło chorem, to po prostu zawsze coś jest innego. Przygotowania do świąt to jednak muszą się już w pewnym momencie rozpocząć, trzeba zacząć sprzątać, a u mnie to jest po prostu tak duże wyzwanie, że jak mam zacząć sprzątać w domu, to wolę chyba nakręcić 10 filmików tego dnia, bo to idzie mi dużo, dużo prościej i przyjemniej. No, ale zdaję sobie sprawę z tego, że wy też siadacie i dopiero wieczorami oglądacie te filmiki, a przez cały dzień ciężko, ciężko pracujecie, zwłaszcza przed świętami, więc życzę wam tego, żeby poszło wam to wszystko bardzo, bardzo łatwo, przyjemnie. I do zobaczenia jutro. Trzymajcie się. Pa, pa.